Dzisiaj idziemy na zakupy. Gdzie? W Londynie. Pokażę Wam też dopiero na końcu filmu, co w Londynie kupiłam, bo pojechałam tam specjalnie po jedną wymarzoną, absolutnie przepiękną rzecz. Czy się denerwuję, zanim Wam pokażę? Oczywiście, ale o tym jeszcze pogadamy w dalszej części filmu. Zapraszam. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk-Osa, osobista stylistka, jestem personal shopperką, czyli osobistą stylistką, liczę, nie wiem, 17-18 lat i w ogóle, słuchajcie, moja przygoda z wielką modą tak naprawdę zaczynała się w Londynie, dlatego że ja w pewnym momencie, jeszcze będąc na studiach, wymyśliłam sobie zawód, ale to już wiecie z innych filmów, które mogę Wam podlinkować, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie były moje początki, więc wymyśliłam sobie, że bardzo chciałabym pojechać do Londynu na London Fashion Week, czyli tydzień mody. Jak to ja? U mnie nie ma za dużo czasu pomiędzy wymyśleniem a działaniem. Ja po prostu od razu wprowadzam rzeczy w życie. Więc zarejestrowałam się na stronie London Fashion Week. Dostałam taki specjalny numer, zresztą ten sam mam do dzisiaj. I rozesłałam też opis mnie, co robię, kim jestem, do różnych agencji PR-owych, które zajmowały się pokazami mody, bo do nich trzeba się było zwrócić już o zaproszenia na co bardziej konkretne pokazy. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy dostałam zaproszenie na pokaz Vivienne Westwood, czego kompletnie się nie spodziewałam, bo jak człowiek zaczyna i nie jest ważną osobą w modzie, to raczej nie ma szans na takie zaproszenie. Później się dowiedziałam, że za zaproszenia odpowiadała Polka, co może pozwolić się domyślać, czemu taka dziewczyna z Polski, biedna, zaczynająca dopiero, dostała zaproszenie. Więc to jest moje pierwsze wspomnienie z Londynu. Pokaz Vivienne Westwood, w pierwszym rzędzie Sophie Ellis Bextor, Kelly Osbourne i Kanye West. Ja byłam, słuchajcie, tak podekscytowana, że ja ich nie rozpoznałam. Ja dopiero następnego dnia rano z moją koleżanką, u której nocowałam w Londynie, bo nie było mnie stać na hotel, sprawdzałyśmy, kto był i moja przyjaciółka mówiła, to był Kanye West. Tak to było, moi drodzy, ale było to niesamowite doświadczenie, dlatego że jak zajmujesz się modą, to marzysz o tym, żeby zobaczyć Vivienne Westwood na żywo, czy inne projektantki, czy projektantów, których lubisz, których cenisz, których historię znasz. Wtedy też dostałam zaproszenie na pokaz marki Krizia, bo tak to się mówi. Pamiętam, bo staliśmy półtorej godziny przed przepięknym zresztą Muzeum Nauki. W tym pokazie miała iść Naomi Campbell i ona się spóźniła, więc nas wszystkich trzymano na zewnątrz muzeum. Oczywiście niektóre panie były bez rajstop i w sandałkach, żeby ładnie wyglądać w lutym. Więc wszyscy byśmy wściekli. Nie można było wejść na pokaz wcześniej, dlatego że takie były wymogi muzeum, żebyśmy nic przypadkiem nie zniszczyli. No trzeba nas było pilnować. Ale te kilka sekund, jak Naomi Campbell szła po wybiegu, to było coś, to jest coś, ja nie wiem, ile to jest lat już, no minimum 15 lat temu. To jest coś, co ja nadal pamiętam, jak ona szła, jak ona się poruszała, jaką ona miała charyzmę. To było absolutnie cudowne. Więc taki był Londyn wtedy dla mnie i absolutnie na nic nie było mnie tam stać. Natomiast karmiłam się tym, co widzę, uczyłam się tyle, ile mogłam. Wtedy też zrobiłam kurs o sylwetkach, który był organizowany w V&A Museum. Czy już na początku Was zaleciłam? Ale wiem, że czekacie, żeby zobaczyć, co kupiłam, także musicie mnie słuchać. Żartuję. Zabieram Was na zakupy, dlatego że cała nasza wycieczka, gdzie nocowaliśmy i tak dalej, wszystko jest u Michała na kanale, więc możecie sobie u Michała to wszystko obejrzeć. Linki macie w opisie filmu. Michał się ze mnie śmieje, że moje zakupy są zorganizowane, ale to są stare nawyki osobistej stylistki. Moje zakupy nie mogą być niezorganizowane. Ja rzadko kupuję impulsywnie, raczej wiem, czego potrzebuję. I tak samo było tym razem. Bardzo dużo czasu zajęło nam szukanie jednej rzeczy, która jest potrzebna, słuchajcie, nie do tego odcinka, tylko do odcinka za tydzień. Więc za tydzień Wam dopiero opowiem, co to było, ale warto czekać na ten odcinek, to będzie super odcinek. W każdym razie w całym Londynie, we wszystkich sklepach Prady, tej rzeczy nie było. W końcu znalazłam w innym kolorze, ale to, jak mówię, już Wam pokażę w następnym odcinku. A druga rzecz, po którą pojechałam, to jest właśnie ta,
którą Wam pokażę na końcu, moja absolutnie wymarzona rzecz. Najpierw pojechaliśmy do Harrodsa, dlatego że Harrods jako taki dom handlowy to jest Mekka i też, przepraszam, dzisiaj będzie bardzo dużo historii o Londynie. Mój pomysł na bycie personal shopper wtedy, kiedy nikt jeszcze nie był osobistą stylistką, wziął się właśnie z tego, że moja koleżanka ze swoją kuzynką poszła na takie zakupy z personal shopperem w Harrodsie. Poszła, to jest może za dużo powiedziane, bo w Harrodsie się siedzi, a personal shopper do takiego osobnego pokoju, gdzie możesz oglądać film, pić szampana, robić paznokcie, przynosi Ci na przykład 20 par czarnych spodni, jeżeli akurat takich spodni szukasz. W każdym razie ona mi opowiedziała o tej usłudze i ja postanowiłam ją wymyślić trochę na nowo w Polsce, bo wiedziałam, że no nie będę miała na razie osobnego pokoju w galerii handlowej, żeby przynosić rzeczy moim klientom i wymyśliłyśmy, że ja mogłabym to robić, więc ten Harrods też jest dla mnie taką trochę Mekką, można powiedzieć. Na pewno stamtąd się wziął ten pomysł na to, co będę w życiu robić, co okazało się moją wielką, aż się wzruszam, jak to mówię, co okazało się moją wielką pasją, do tego wielkie serce. Popłaczę się, teraz jestem jak Jenny z Przyjacioła. W ogóle moje dziecko nie za bardzo lubi takie shoppingi, muszę Wam powiedzieć, nie ma tego po matce. Zaczęliśmy od tiramisu i espresso w Harrodsie. Wspaniała selekcja była w Givenchy, zresztą z sezonu na sezon ja coraz mocniej przekonuję się do tej marki. Świetne bomberki, genialne już buty na jesień, dlatego że już pojawiają się jesienne kolekcje powoli, w niektórych już nie powoli. Świetne bomberki, najczęściej krótsze, przeskalowane. Oczywiście nie mogłam nie pójść do Chloe, dlatego właśnie nigdy nie wiem, jak się mówi. Dlatego że na YouTubie można znaleźć różne wersje, czy mówi się Chloe, czy Chloe, bo marzyłam o sandałach. Marzyłam o sandałach, ale jedna moja koleżanka, artystka, takie ma i nie chciałam już po niej papugować. W każdym razie takie białe, plecione sandały. Moja koleżanka mówi, że są super wygodne i one są faktycznie spektakularne. Ja jestem fanką, słuchajcie, jeżeli chcecie mieć w szafie rzeczy luksusowe i dopiero zaczynacie budowanie tej szafy, ja jestem za tym, żeby zacząć od dodatków, czyli zacząć od butów i kupić jedne na sezon i nosić je do różnych rzeczy, albo od torebki. Torebka się też mniej niszczy, więc jak chcecie, żeby to była inwestycja, to niech to będzie torebka. W każdym razie to dodatki bardzo zmieniają, czyli ja raczej rozglądam się za dodatkami niż ubraniami, aczkolwiek ubrania też gdzieś tam tę moją uwagę przykuwają. Najczęściej płaszcze i wierzchnie odzienie. One są droższe oczywiście niż na przykład sweterki pod koszulki, no ale też nosi się je częściej, są bardziej spektakularne i tak dalej, więc to jest takie moje top 3, jeśli decydujecie się na rzeczy luksusowe. Kolejną marką, której marzę, której jeszcze nie mam w szafie, to jest marka Cecil Bunsen i to jest marka takich bardzo spektakularnych sukienek, jakby nadmuchanych powietrzem, z takimi rękawkami, nie przymierzyłam nic. Na wyprzedaży one były tak mniej więcej po 500 funtów. Doszłam do wniosku, że może akurat sukienki w tym sezonie nie potrzebuję. Kolejne stoisko w Harrodsie, które przyciągnęło moją uwagę, to stoisko marki Linda Farrow. To są okulary. One, słuchajcie, jak je oglądacie, one wydają się bardzo dziwne. Natomiast ta marka ma to do siebie, że one na wszystkich leżą jak złoto. Czyli niezależnie od tego, jaki masz kształt twarzy i tak dalej, ta marka niesamowicie dobrze dobiera proporcje i te okulary są super, super wygodne. Z Lindą Farrow też mam takie wspomnienie właśnie z mojego pierwszego Fashion Weeku w Londynie, że też dostałam zaproszenie na imprezę. Nie na pokaz, tylko na imprezę Linda Farrow, gdzie miała grać Roisin Murphy. Wtedy moja ulubiona wokalistka, kochałam jej płytę. Byłyśmy tam dość wcześnie, bo jestem zawsze za wcześnie. Michał Wam powie, że to jest moja największa wada. W każdym razie okazało się, że są dwie kolejki. Red Line i Gold Line. I ja stałam w czerwonej. Byłyśmy pierwsze. Ochroniarz cały czas wpuszczał tylko złotą. Stałyśmy 2 godziny w tej kolejce jako pierwsze i zrezygnowałyśmy. O ileż można czekać? To był luty, było zimno, byłyśmy głodne. To, co było śmieszne stojąc w tej kolejce, to, że w pewnym momencie do ochroniarza podszedł jakiś gość, powiedział, że on wchodzi tylko na chwilę. My patrzymy, kto to, a to był Philip Tracy, legendarny projektant kapeluszy. To było takie wow, ale to, co się tam działo, stylizacja ludzi, którzy wysiadali z taksówek, żeby wejść na tą imprezę,
To był jakiś kosmos. Wtedy dla mnie, teraz te rzeczy są już popularne dzięki temu, że jest Instagram, że są social media i tak dalej, ale wtedy te szalone stylizacje to był dla mnie jakiś, mózg mi wybuchł. No, więc przepraszam za tę dygresję dziś, ale opowiadam Wam o tym, bo te wszystkie rzeczy są dla mnie ważne. Dlaczego one są dla mnie ważne? Dlatego, że bardzo często te duże marki, znane marki, droższe marki są odbierane tylko jako snobistyczne. Są odbierane tylko jako coś, co ma ceny z kosmosu. Ceny są z kosmosu, no nie będziemy tego ukrywać, nie będziemy tu ściemniać, że nie są, bo płaci się zarówno za wykonanie i jakość, ale też po prostu za markę. Natomiast dla ludzi, przynajmniej niektórych, to jest nie tylko snobizm, tylko to jest miłość. Jeżeli ja na studiach kupowałam sobie woga zamiast jeść brytyjskiego, to wiadomo, że te marki to było dla mnie coś. Kupowałam woga i ID. W ID były takie bardziej awangardowe marki, a w wogu wiadomo, te wszystkie największe, więc dla mnie to było i wtedy, i teraz nadal spełnienie marzeń, że mogę pracować z takimi ubraniami. Więc czasem to jest miłość, na którą po prostu nic nie poradzi. Kolejna marka to jest marka The Row. Marka bardzo minimalistyczna i tu ciekawostka, założyły ją siostry Olsen, czyli bliźniaczki z pełnej chaty, które są teraz uznawane za ikony mody i faktycznie ta ich marka ma w sobie coś niesamowitego, bo mimo, że to są rzeczy minimalistyczne, to jest, słuchajcie, klasa sama w sobie. Jeśli lubicie taki styl, to zdecydowanie jest to marka do wpisania na listę, chociażby listę marzeń. Kolejny przystanek to Loewe, które bardzo lubię i które już znacie. Na wyprzedaży w Loewe, ale przez internet. Słuchajcie, kupiłam sobie spodnie, które Wam będę pokazywała jesienią, ponieważ kupiłam spodnie z wełny, już myśląc o jesieni. Na ich stronie wyprzedaż trwa, tak samo jak u Isabel Marant, gdybyście chciały zerknąć, bo nie wszystkie te marki da się kupić przez internet, natomiast niektóre na pewno tak, więc Loewe jest bardzo kolorowe, znane z tego, że ma spektakularne, niesamowite formy, świetne torebki, pojemne, lekkie, niektóre kultowe, można powiedzieć już, więc też warto zastanowić. Była też w Harrodsie, bo kolor zielony, ale tym razem nie ten taki głęboki ich zielony kolor, tylko taki bardziej limonkowy, neonowy mnie przyciągał. Przymierzyłam buty, które wyglądały trochę jak chodaki. Przewygodne. Nie spodziewałam się tego. Absolutnie przewygodne buty. Zdarzają się wygodne buty od projektantów. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że te buty Prady, które ja kupiłam w Mediolanie, które widziałyście w odcinku o Mediolanie, też są wygodne. Obtarły mnie raz, teraz już mnie nie obcierają, jest ok. Natomiast te buty, które miałam w Londynie, to one mnie trochę obtarły, ale też winię siebie, byłam w nich absolutnie cały dzień, czyli dopóki w nich byłam 5 godzin, to było ok, ale po 5 godzinach stopy mi spuchły i tak dalej i wtedy te buty nie okazały się jakoś super wygodne, zamieniłam je na super stare, które są na city break, takie zwiedzanie, gdzie naprawdę chodzi się po 10 km, zdecydowanie lepsze. Jeśli chcecie odcinek o stylówkach w Londynie i co spakować na taki city break, dajcie mi znać w komentarzu. Ten film już jest za długi, żebym Wam opowiadała o moich stylówkach. Widzicie je tutaj, ale jeśli chcecie oddzielny film, to chętnie go dla Was nagram, więc dajcie znać. Bardzo szybko przeszliśmy przez Louis Vuitton. Nadal wisi tam to jajko, w którym w Mediolanie usiadłam i zrujnowałam wystawę, bo to była jednak wystawa, a jajko było z tektury, taka huśtawka jajko. Tym razem miało tabliczkę nie siadać, więc tym razem na nim nie usiadłam, nic nie zrujnowałam, czyli w Louis Vuitton spalona nie jestem, bo do Mediolanu ze wstydu już nie chodzę, bo w Mediolanie nie chodzę, bo... Ponieważ nie znaleźliśmy w Harrodsie tego, czego szukałam do następnego odcinka, to musieliśmy pobiec do Selfridges, w którym jest zdecydowanie bardziej tłoczno, ale też bardzo fajnie. Nadal nie znalazłam tej rzeczy do następnego odcinka, ale znalazłam tę rzecz, po którą do Londynu na shopping pojechałam. Zdecydowanie moim ulubionym piętrem jest piętro z torebkami, gdzie wszystko macie wystawione, można chodzić, można dotykać. Zresztą, tak jak mówiliśmy w odcinku u Michała, moim zdaniem te zakupy w Londynie, one są trochę mniej nadęte, to znaczy ludzie są milsi, nie chodzą za tobą, bo w Mediolanie często jak nie ma tłumu, to chodzi za tobą jeden sprzedawca bądź dwóch i patrzy ci na ręce. Ja się wtedy czuję taka zobowiązana, że albo coś kupisz, albo wychodzisz, a przecież każdy może pooglądać, więc byliśmy jeszcze na Bond Street i tam podobało mi się bardzo. Było bardzo spokojnie, było
no, dużo większy wybór, dużo większe te sklepy, piękniejsze i zdecydowanie tym się różnią flagowe sklepy, które nie mieszczą się w centrach handlowych, tylko na osobnej ulicy, że no to wszystko ma większy splendor, większy przepych i uwaga, też piękniejsze i wystawy i cały visual merchandising w środku. Jak weszłam do Diora na Bond Street, to mi zatkało, po prostu zatkało mnie. Tak tam było pięknie, tak mnie zatkało, że nic dla Was nie sfilmowałam, mam parę zdjęć. Przepiękne i stylizacje, i manekiny, i zapach, i tak dalej. Niesamowite. Dior na Bond Street to można powiedzieć, że mój numer jeden, jeśli chodzi o Diory, które widziałam. Nie numer jeden, bo przecież byłam na zakupach w Paryżu, jednak Dior w Paryżu bije wszystkie na głowę, ale ten będzie drugi, a ten w Mediolanie będzie dopiero trzeci. Pamiętajcie, że ja jeżdżę na zakupy luksusowe z klientami za granicę, więc ja mam po prostu przegląd, gdzie te sklepy i jakie są, i też mam przegląd, słuchajcie, w jaki sposób rozmiarowo się to wszystko też odbywa, bo przez te lata ja zauważyłam, że najgorzej z rozmiarami zawsze było we Francji, w Paryżu. Czyli tam zawsze były malutkie rozmiary. Nie dało się znaleźć już 38 czasami. W Mediolanie przekrój rozmiarów jest dużo większy, jest dużo większy wybór. Londyn też był całkiem niezły, więc Bond Street samo dla siebie, żeby się zainspirować. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby po prostu oglądać. Bo oczywiście pokazy też oglądać, zdjęcia oglądać i analizować, tak jak Was w kursach uczę. Na część pierwsze w Diorze są skarpetki za 350 funtów z napisem Dior oczywiście. I te skarpetki są stylizowane do wszystkiego, do spódnic, do spodni, do sportowych butów, do butów na obcasie, do botków, zawsze je widać. Co może nam mówić o tym, że przyszły sezon będzie należał do skarpetek właśnie, więc jeśli teraz kupujecie na wyprzedażach, nawet w sieciówkach, to może warto kupić jakieś fajne skarpetki, które zakrywają kostki. Uwaga, uwaga, i po prostu zacząć myśleć o tym, że tylko ten jeden modowy element może całkowicie zmienić naszą stylizację, jeśli oczywiście takie modowe eksperymenty lubicie. Teraz przechodzimy do clou tego odcinka, chociaż nie wiem, czy to jest dla Was clou. Michał powiedział, że to wszystkich najbardziej interesuje. Zrobimy wprowadzenie, bo ja miałam tak, że ja sobie kupiłam tę rzecz i jakoś nie mam takiego, że chciałabym to kręcić na wszystkie możliwe sposoby. Chciałabym to Wam pokazać, bo ja Was uwielbiam, uwielbiam moją społeczność, ale już jak musieliśmy nakręcić i rolkę, i film, i rozpakowywanie, i tak dalej, to już miałam takie, ileż można. I to, co mnie akurat bardzo wzruszyło, to to, że Michał, mój mąż, dla tych, którzy są tu pierwszy raz, dla niego to było też ważne doświadczenie, kupowanie tej torebki. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze marzyłam, żeby móc sobie tę torebkę kupić sama. Mam torebkę tej marki, którą dostałam w prezencie, ale zajęło mi to właśnie te 17-18 lat, żeby dojść do momentu, kiedy mogę sobie kupić tę torebkę sama, po prostu wejść do sklepu i ją kupić. W końcu to jest ten moment, kiedy mogę to zrobić, no bo oczywiście ja należę do osób dość rozsądnych, mimo że bardzo lubię ubrania i wydaję na ubrania sporo pieniędzy, no to nigdy bym się nie zadłużyła konsumpcyjnie na żadną rzecz, ani na samochód, ani na... Zresztą samochody nie są dla mnie jakoś super ważne. Ważne, żeby był wygodny i jeździł. Ale marka nigdy nie była dla mnie ważna, telewizora nie mamy w ogóle. Natomiast, tak jak Wam mówiłam wcześniej, duże marki to było zawsze coś, o czym marzyłam, ale bardzo długo nie było mnie na to stać. Te z Was, które czytały moją książkę Styl bardzo osobisty, której nie można kupić na razie bez wyprzedana, to wiedzą, że no po prostu finansowo miałam górki i dołki, również przez moje sytuacje prywatne, więc wyglądało to tak, jak wyglądało. Więc w końcu mogłam kupić sobie sama wymarzoną torebkę i było to dla mnie ważne pod względem właśnie biznesowym i modowym. Później zaczęłam się zastanawiać właśnie, czy ja chcę to pokazywać, bo to jest takie chwalenie się i tak dalej, ale po pierwsze i tak będziecie widzieć tą torebkę teraz we wszystkich stylizacjach, albo prawie wszystkich. Po drugie chciałam się tym podzielić, ja jednak jestem ekstrawertyczna. Strasznie dużo dzisiaj gadam, przepraszam. To co zidentyfikowałam w sobie, kupując torebkę,
drogą torebkę, to kilka takich bloków związanych z finansami. To jest temat, który mnie bardzo interesuje, którego, no z racji tego, że ten kanał nie jest o tym, nigdy tutaj nie poruszam, ale jakby likwidowanie przekonań finansowych zajęło mi kilka lat i dzięki temu, że znowu coś wyszło, mogę to przepracować, bo chyba jeszcze nie przepracowałam. Pierwsza to jest lęk przed oceną, czyli co ludzie powiedzą, jak ja kupię coś tak drogiego i czy mnie nie znielubią, albo przestaną wspierać mój biznes, albo coś w tym rodzaju, więc to jest taki ogromny gdzieś tam lęk i strach, który jest z tym związany. I zobaczcie, jeśli macie takie lęki, nawet nie ten konkretny, ale jeśli z pieniędzmi związany jest lęk i strach, to może też bardzo blokować. Więc warto nad tym popracować. Na początek warto to po prostu zauważyć, żeby to puścić, żeby to sobie już poszło. Po pierwsze, a druga rzecz jest taka, że wyrzuty sumienia. Ja wiem, że wszystkie mamy wyrzuty sumienia, bo też nad tym pracuję, bo ja za każdym razem, jak kupię sobie coś, to mam wyrzut sumienia, niezależnie czy to jest polska marka, czy droższa marka, mam w sobie jakieś takie, mogłam tego nie kupować i faktycznie staram się kupować mniej i tylko te rzeczy, które kocham, tylko te, których potrzebuję, tylko te porządne, bo wiadomo, planeta, ta za duża produkcja, szczególnie tych bardzo tanich rzeczy, sieciówkowych rzeczy, więc wolę kupować rzeczy porządne, które zostają ze mną na dłużej i lubię wspierać polskie marki, dlatego Wam ja tu tak często pokazuję, zresztą ta sukienka, w której jestem dzisiaj, to jest sukienka Racki dla Towy. Wiem, że Wy też tak macie, wiem, że część chowa te ubrania, te zakupy przed mężem, żeby się nie dowiedział i tak dalej, więc to jest znowu kwestia takiego zdrowego przepracowania tego, bo wiadomo, że planeta, nadkonsumpcjonizm i zbędne wydawanie pieniędzy jest bez sensu, ale też nie możemy popaść w tę drugą skrajność, czyli wyrzutu sumienia z powodu każdej rzeczy, bo ubrania są dla nas, ubrania poprawiają naszą samoocenę, ubrania pomagają nam osiągać cele, ubrania są też wyrazem dbania o siebie, poświęcania sobie czasu, więc ja jestem zawsze po środku, ja nie jestem minimalistką, nigdy Wam nie powiem, że nie kupujcie nic, bo też ja nie chcę w ludziach wzbudzać wyrzutów sumienia, zawsze Wam powiem, masz to w szafie, zawsze Wam pokażę, jak to na nowo zestawić, ale jeżeli macie raz na jakiś czas ochotę sobie coś kupić, to też nie widzę powodu, żeby wpędzać Was z tego powodu w wyrzuty sumienia. Wszystko w odpowiednich ilościach jest dla ludzi. To teraz Wam opowiem, że kupiłam sobie torebkę Chanel. I to było moje wielkie marzenie. Miałam na nią oko od 3 miesięcy, od 3, może 2, odkąd się pojawiła w niektórych relacjach instagramerek, które ją dostały w prezencie, żeby ją pokazać na Instagramie. To jest torebka Chanel 22. Została tak nazwana od roku, w którym powstała, czyli to jest nowy model. To nie jest klasyczna Chanelka, która powstała lata temu. Jej model jest powtarzany w różnych kolorach, konfiguracjach, tylko to jest całkowicie nowa Chanel w całkowicie nowym kształcie, czyli nie jest to klasyczny kształt Chanel, jest klasyczne pikowanie, jest klasyczny łańcuch, ale nie jest to klasyczny kształt, bo to jest torba funkcjonalna, to jest torba wygodna. I po części dlatego się na nią skusiłam, bo ja w swojej kolekcji, zresztą moją kolekcję torebek, widziałyście, jak kolekcjonuję torebki. Moje dziecko mówi, że powiedziała tak w Londynie, no, ja to kiedyś sprzedam za kupę forsy. Mam nadzieję, że tak będzie. Nawet ostatnio na jakimś portalu czytałam, że faktycznie Chanelki nie tracą na wartości. Sama na Farfetch, słuchajcie, znalazłam używaną torebkę z 85 roku za 67 tysięcy złotych. Kosmiczna suma. Limitowana seria oczywiście, więc jest ich kilka na świecie. Ale jednak, tę torebkę było bardzo trudno w Londynie znaleźć. To jest pierwsza torebka zaprojektowana przez Virginie Viard. To jest nowa projektantka Chanel, która objęła stanowisko po zmarłym Karlu Lagerfeldzie, jego wieloletnia współpracowniczka. Myślę, że postąpiła odważnie, całkowicie jakby wprowadzając nowy kształt w tym sezonie torebki. Myślę, że niektórym się to spodobało, niektórym nie i bardzo. Te torebki są w kilku kolorach. Granatowy jest ponoć nie do dostania i czarny.
I jeśli chodzi o szukanie tej torebki, to na przykład na Bond Street w Chanel była tylko jedna biała. Ja swoją kupowałam w Selfridges i tam była bordowa i właśnie moja metaliczna, fioletowa. Fioletowe były też w Harrodsie. Więc w zależności od tego, w jakim jesteście sklepie, taki znajdziecie kolor. Ona w środku ma taką kosmetyczkę na pasku i ma w środku jedną kieszonkę. Wygląda tak. Ma przepiękny ten łańcuch z logo, oczywiście, jak to na Chanel przystało. Jest bardzo wygodna i bardzo lekka, co jest też ważne, dlatego że ja przymierzałam też biały plecak Chanel, bo też się nad nim zastanawiałam, ale tylko w drugiej kolejności, bo tak jak mówię, cały czas miałam w głowie tę jedną torebkę, nie chciałam absolutnie nic innego. No ale żeby nie było tak, że wchodzę i się nie rozglądam, to przymierzyłam plecak i on był bardzo ciężki. Jak torebka jest ciężka od razu, no to wiadomo, że nie będzie używana. A też w mojej kolekcji nie mam torebek większych, więc oprócz Ani Kuczyńskiej czarnej sprzed 3 albo 4 lat, to takich większych nie mam. I wybrałam ten kolor, dlatego że to jest zimny kolor, więc będzie mi pasował do wszystkich moich rzeczy w szafie. Ona jest taka luźna. Ona nie jest jakby taka super elegancka, nie jest super klasyczna i ja też taka nie jestem, więc doszłam do wniosku, że pasujemy do siebie idealnie. I jeśli chodzi w ogóle o wybieranie torebek, ja zawsze sprawdzam funkcjonalność, to znaczy dla mnie torebki, w których nie mieści się telefon, nie mają sensu i nie będę ich nosić, które są niewygodne, które są ciężkie, odpadają, bo ja jednak używam rzeczy. To nie jest tak, że to będzie teraz leżało na półce, tylko używam rzeczy. Zresztą moją Chanel, którą w prezencie dostałam ponad 10 lat temu, dałam niedawno do odnowienia. Tak ją zniszczyłam. Ona była koszmarnie zniszczona. Teraz ma kolor taki, jaki miała, jak była nowa, ale ponieważ ja z nią byłam w Nowym Jorku, ona zmokła, była wystawiona na słońce, to ten kolor się zmienił. Zresztą tamta jest z bardzo delikatnej skóry i oczywiście to był prezent i ja się w niej zakochałam i tak dalej, ale no nie przemyślałam tego, że jednak taka skóra, ona jest dużo mocniejsza i bardziej wytrzymała niż taka super delikatna, tamta jest w dotyku jak papier. Oczywiście razem z Chanelką dostaje się specjalne wytyczne, jak o nią dbać. To jest torebka, na którą masz 5 lat gwarancji, jak się z nią coś stanie, to ją naprawiają. Dostaje się też swój numer seryjny. 10 lat temu ja ten numer dostałam po prostu na karteczce. Dzięki Bogu do tej torebki już mogłam się zarejestrować na stronie internetowej i ten jej unikalny numer świadczący o oryginalności jest zarejestrowany na stronie Chanel. Jeśli chodzi w ogóle o Chanel, to słuchajcie, wszędzie była kolejka i w Londynie akurat jest taki system wirtualnych kolejek, czyli przychodzisz i mówią ci, że teraz wszyscy asystenci są zajęci i nie mogą cię wpuścić, więc stoisz w tej kolejce i czekasz, albo możesz się zapisać na wirtualną kolejkę i oni wtedy wysyłają SMS. Zapisałam się na tę wirtualną kolejkę w Chanel, to przede mną było 19 osób, później jak było 9 osób, to dostałam informację, że już jest 9 osób i to już niedługo. I później dostałam SMS-a, żeby przyjść w przeciągu 15 minut do butiku, bo mój asystent na mnie czeka. To jest też wprowadzane ze względu na to, że jest bardzo dużo zwiedzających ludzi, którzy tylko oglądają, a to by bardzo mocno zatłoczyło butik i sprawiłoby, że no nie ma tego doświadczenia zakupowego, że można na spokojnie poprzymierzać, pooglądać. Wcześniej było oczywiście związane wymogami trzymania dystansu itd. Ja uważam, że ta wirtualna kolejka to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo można po prostu iść oglądać inne rzeczy albo pójść na kawę, a nie stać w kolejce, nie denerwować się itd. Kolejki stoją, słuchajcie, do prawie wszystkich sklepów, do Hermès, do Diora, do Loro Piana i wszędzie jest jakby pilnowane to, żeby za dużo osób nie było w środku. Nagadałam się.
Muszę powiedzieć, że te moje wyrzuty sumienia i tak dalej, wszystko zniknęło w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że spełniłam swoje marzenie, że sama to osiągnęłam, w zasadzie nie sama, dlatego że prowadzimy firmę z Michałem, ale tak czy siak jestem po prostu super szczęśliwa ze swoim wyborem. Będę Wam dawała znać, jak torebka się nosi, dam Wam znać. Zresztą będziecie ją widzieć w różnych stylizacjach i na pewno w różnych odcinkach. Oczywiście to nie jest tak, że nie będę Wam pokazywała torebek polskich marek, bo też będę robiła swoją selekcję. No ale marzenie spełnione. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy może wolicie te klasyczne Chanel i widzimy się w naprawdę super odcinku, w super odcinku i praktycznym, i informacyjnym, i stylizacyjnym za tydzień. Dziękuję Wam bardzo.